Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pod Pretekstem. Dziś moim i Państwa gościem jest prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szelmy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, wkroczyliśmy w rok wyborczy. Nie sposób nie zapytać Pana o to, czy będzie Pan kandydował ponownie na urząd prezydenta Wałbrzycha. Tak, bardzo wiele osób pyta mnie i zdziwiony jestem, że już od dłuższego czasu. Zdziwiony dlatego, że uważam i uważałem, że sprawa wyborów i kandydowania to jest temat no, w takiej perspektywie czasowej naprawdę odległy. Każdy prezydent, burmistrz, wójt czy osoba sprawująca funkcję publiczną powinna się zajmować, mówiąc najprościej, zarządzaniem miastem, jego rozwojem tu i teraz, nakładając oczywiście na to jakąś perspektywę. Więc dzisiaj na to pytanie odpowiem, że będę się nad tym zastanawiał, nie wiem, w kwietniu, w maju, w czerwcu, skoro wybory mają być w listopadzie. No jeśli głównym zajęciem prezydenta miałoby być myślenie o wyborach na początku roku, czyli za 10 miesięcy dopiero miałoby się to stać faktem, to on by się nie koncentrował na mieście. Więc dzisiaj pracuję na rzecz mieszkańców miasta, staram się wykonywać to jak najlepiej i z największym zaangażowaniem. Będę się nad wyborami zastanawiał wtedy, kiedy to należy robić. Z drugiej strony proszę się nie dziwić, bo sami politycy jakby nakręcają temat, bo są zainteresowani, tym bardziej, że robi się bardzo ciasno na rynku politycznym i głośno, coraz głośniej mówi się też o tak zwanej liście prezydenckiej. Nie chcemy dzisiaj o tym mówić. Porozmawiamy w maju, w czerwcu, jak będziemy przygotowani bardziej. Tak jest. Panie prezydencie, a co oznacza dla Wałbrzycha podjęcie współpracy lub próba podjęcia współpracy na Dolnym Śląsku z prezydentem Dudkiewiczem? Znaczy jest to, przez Platformę oczywiście. Jest to projekt polityczny, który jest wyrazem pewnej zmiany koncepcji na obszarze Dolnego Śląska, zmiany koncepcji w jakimś sensie samorządowej, no ale przede wszystkim politycznej. Ta zmiana jest aktualnie w takim dynamicznej fazie. Ja jestem skoncentrowany na tym, aby Wałbrzychowi, aglomeracji wałbrzyskiej, czyli tym 23 gminom, zapewnić stabilne, dobre warunki do rozwoju, przyspieszonego rozwoju w latach nowej perspektywy finansowej, czyli krótko mówiąc w czasie, kiedy będą nowe pieniądze europejskie, bo one dla naszego regionu stanowią rzeczywiście szansę, ogromną szansę, którą musimy wykorzystać z własnych środków, ze środków rządowych. Nawet wojewódzkich sobie nie poradzimy. Musimy mieć wsparcie. Mówiłem o tym od samego początku pracy. Czyli panie prezydencie, wałbrzyska aglomeracja to tak będzie przeciwsiła do Wrocławia, czy nie? Nie, jest to dowód na to, że chcemy i powinniśmy i musimy się organizować tutaj i współpracować. Lepiej robić razem niż każdy osobno. Do tego zresztą zachęca nas Bruksela, do tego zresztą zachęca nas Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a teraz Infrastruktury i Rozwoju i osobiście pani minister Bieńkowska, która była u nas, obecnie pani wicepremier, zachęcała nas do współpracy pomiędzy samorządami po to, żeby sięgać po większe pieniądze, żeby te pieniądze lepiej wykorzystywać. Z tego punktu widzenia projekt współpracy z ugrupowaniem pana prezydenta Dudkiewicza nosi w sobie pewnego rodzaju niepokój wśród samorządowców. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni, może kilku tygodni, te nasze obawy zostaną rozwiane i niezasadne staną się te wątpliwości dotyczące tego, jak to może się odbić na regionie poza Wrocławiem. Panie prezydencie, a jakie są największe bolączki Wałbrzycha ostatnich lat? Nie chcę mówić o sukcesach, bo chyba je widać, bo z drugiej strony gdyby ktoś ich nie zauważył, to czysta złośliwość. Znaczy, myślę, że nasze miasto i cała aglomeracja jest miejscem no, wyjątkowo takiego nagromadzenia obiektywnych i subiektywnych obciążeń, problemów historycznych, trochę od nas niezależnych, trochę zależnych od polityki rządu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ale sięgając historycznie, to co dla jednych jest pięknem tego obszaru geograficznie, dla nas jest wielkim wyzwaniem. Od choćby
drogi w terenie górzystym, mosty, zbiorniki wodne, nie mówiąc o poprzemysłowym krajobrazie i skutkach wielosetletniej eksploatacji kopalin, zarówno w Nowej Rudzie, tutaj, również w jakimś sensie w Kamiennej Górze i całej naszej aglomeracji. Więc wyzwania są te same, co były 20 lat temu, 15 lat temu i 3 lata temu, choć myślę, że mogę to bez specjalnej tutaj kokieterii powiedzieć, że parę rzeczy w ciągu ostatnich kilku lat udało nam się poprawić. Tak? Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby w ciągu 2-3 lat rozwiązać w zasadzie główne problemy drogowe miasta. W ciągu 2-3, może 4 lat nastąpi radykalna poprawa sytuacji mieszkaniowej. Choć muszę powiedzieć, że już w tym roku, oddając ponad 220 mieszkań komunalnych, jednocześnie burząc zdegradowane, kompletne ruiny, w których niestety czasami mieszkali nasi mieszkańcy Wałbrzycha, również spowodujemy jakościową zmianę. A więc potrzeba nam jeszcze nie tak dużo, potrzeba nam może kilka lat, żeby w tych głównych obszarach zaobserwować poprawę. Myślę, że mamy bardzo dobry program rozwiązywania tego wszystkiego, co było kiedyś zmorą, a obecnie już chyba wszyscy dostrzegają, że nie aż tak bardzo dużą uciążliwością, czyli ekologia w Wałbrzychu. A więc dokończenie rekultywacji hałd, a więc oczyszczanie rzek przepływających przez miasto, a więc rewitalizacja parków, terenów zielonych, leśnych, czyli to, co opisaliśmy wraz ze środowiskami ekologicznymi i innymi organizacjami pozarządowymi w programie Zielony Wałbrzych 2020. Myślę, że on jest do osiągnięcia, myślę, że jest bardzo realny, aczkolwiek bardzo, bardzo ambitny. Na pewno zawsze będzie wracał temat bezrobocia, które w naszym mieście, w naszym regionie jest jednym z najwyższych w kraju. Po pierwsze, staramy się poprzez różne działania, w tym również program inwestycyjny w mieście, zmniejszyć to zjawisko. Natomiast trzeba powiedzieć, że ono w Wałbrzychu, tak jak jeszcze w 2-3 miastach w Polsce, ma charakter bardzo specyficzny. W naszym mieście związany jest z pokoleniami osób zatrudnionych w górnictwie, które mają niezwykle trudny proces do przejścia, do przekwalifikowania się do innych zawodów. Czasami niemożliwy. Czasami jest niemożliwy, więc te 16% w naszych warunkach, gdyby przełożyć na typowe miasto poprzemysłowe w Polsce, a takich jest wiele, to pewnie dawałoby to poziom około 10%, a przypominam, że średni poziom bezrobocia jest w Polsce na poziomie 13-14%. Gorzej jest w powiecie wałbrzyskim. Projekt aglomeracji wałbrzyskiej zakłada między innymi ogromne środki na tworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle przetwórczym, maszynowym, w tym, w czym zawsze byliśmy mocni, bo przecież to był region przemysłowy, ale również w usługach. W usługach uzdrowiskowych, w usługach turystycznych, w usługach również opiekuńczych, w usługach, powiedziałbym, nastawionych na to, czego ludziom tutaj bardzo potrzeba, czyli możliwości atrakcyjnego spędzania czasu. Więc te wszystkie główne problemy, a więc mieszkania, drogi, ekologia, praca, mamy mniej więcej rozpisane na kilka najbliższych lat. Realizujemy, widzi to każdy za oknem, że mimo pory zimowej nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, przy których zawsze znajdują pracę wałbrzyszanie. Byliśmy wczoraj na terenie starej kopalni, gdzie pracuje codziennie między 300-400 osób. Ogromna większość z nich to są wałbrzyszanie. I tak codziennie, a więc te inwestycje... To jest jasne, że jak będą inwestycje w Wałbrzychu, to też będzie i praca. Tak? To będzie również praca, więc uważam, że to jest jeden ze sposobów aktywizowania, szczególnie w tych zawodach i grupach, w których najtrudniej znaleźć pracę. Panie Prezydencie, wdrożenie obiektów sportowych do spółki Aqua Zdrój, ale bardzo bym się chciał skupić bardziej na boiskach typu Orlik. Mhm. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości,
czy te boiska dalej będą korzystane bezpłatnie? Oczywiście, że tak. Przygotowujemy program takiego udostępniania orlików, żeby to dla tych grup młodzieży, dzieci czy amatorskich zespołów w ogóle było niedostrzegalne. Natomiast ja chcę jeszcze raz przypomnieć, co było powodem, dla którego zdecydowaliśmy się, aby tymi boiskami, tymi obiektami najnowocześniejszymi zajmował się AquaZdrój, czyli OSY. Chodzi o to, że szkoły nie mają ani sił, ani środków, ani umiejętności, żeby systematycznie na odpowiednim poziomie, mimo dobrych chęci, utrzymywać te boiska, bo one są boiskami no, wymagającymi jednak już urządzeń, nakładów, no i przede wszystkim wiedzy, jak to robić. Wiemy doskonale, no że to są... No i obciążenie, przynajmniej ja o tym wiem, obciążenie boiska na Limanowskiego, a przy szkole na Starym Zdroju jest... Tak. Tam się zamyka o 16, a to do 21 czy dokładnie, dokładnie tak, więc chcemy, żeby te boiska po prostu służyły Wałbrzyszanom, dzieciom, młodzieży przez najbliższe kilkanaście lat, a nie żebyśmy się spotkali no, z postulatem za dwa lata, że trzeba robić nowy informacja, remont. Że skoro to będzie wchodziło w skład spółki, zatem będzie trzeba ponosić nie, koszty. Nie, nie, nie ma to, nie powinno mieć to żadnego, poza być może krótkotrwałym jakimś okresem przejściowym, ale mówię o tygodniach, a nie o miesiącach. Czyli mamy jasność. Panie prezydencie, skoro jesteśmy przy sporcie, chciałbym króciutko porozmawiać o rozdysponowanych pieniądzach na kluby sportowe. Sobie tu wynotowałem 9 klubów piłkarskich, aż 9 klubów piłkarskich, 2 siatkarskie, 1 koszykarski, pozostałe dyscypliny indywidualne. No właśnie, 9 klubów piłkarskich, czy to nie za dużo na Wałbrzy? No to jest w ogóle jakby niekończąca się debata, tak? Udało się uporządkować sytuację w siatkówce, praktycznie w koszykówce. Mówię uporządkować, czyli skoncentrować ten zapał amatorski, półprofesjonalny, profesjonalny w taki sposób, żeby te środki przecież nieograniczone, żeby były jak najlepiej wykorzystywane. Jeśli chodzi o środowisko piłkarskie, to popularność tej dyscypliny jest tak wielka, że właściwie na każdym boisku, a jest ich coraz więcej, ktoś gra, ktoś trenuje, tak? Zawiązuje się jakiś klubowy, amatorski duch, prawda? Więc dobrze, ja z tego powodu możemy się cieszyć, bo to znaczy, że te tradycje wielopokoleniowe piłkarskie Wałbrzycha, no są żywe, tak? Młodzież jakby identyfikuje się nadal z Górnikiem, Czarnymi, z Zagłębiem. Wszystko jest okej, z Koksochemią. Problem jest oczywiście zawsze, czy wszystkim wystarczy tych ograniczonych. A druga rzecz jest taka, czy w ogóle miasto się zastanawiało na tym, lub przeprowadziło jakąkolwiek kontrolę, ankietę w zakresie jakości szkolenia. Bo ja mam takie podstawowe pytanie, czy w klubach, gdzie funkcjonują ligi 7 i 8 liga w Polsce, piłkarska, jest w ogóle możliwość wyszkolenia jakościowo dobrze poszczególnego zawodnika czy w ogóle drużyny, tak? I kolejne pytanie, warto byłoby zapytać, czy jakikolwiek zawodnik z takiej drużyny przedostał się do drużyny profesjonalnej. I ja nie mówię o tym, żeby tych pieniędzy nie dawać, tylko dawać je z innej puli, bo tak na szybko wyliczając, około 100 tysięcy złotych można było według mnie rozdysponować inaczej do klubów, które mają to szkolenie jakości dużo lepsze. I przede wszystkim zweryfikować pod kątem przedstawionych w ofertach danych o młodzieży i dzieciach ze stanem faktycznym, tak? Znaczy ja powiem tak, że jest to oczywiście, tak jak mówię, zawsze dylemat i kontrowersja, czego wyrazem jest ożywiona dyskusja na posiedzeniach Rady Sportu. W każdej dzielnicy jest jakieś mikrośrodowisko. Jestem bardzo często jakby adresatem postulatów, wniosków, takich różnych refleksji. Ja powiem tak, że no, ten ruch amatorski ma to do siebie, że jest niezależny. Tak? To jest w jakimś sensie, ja nie chcę używać tutaj zbyt patetycznych określeń, ale jest to również element pewnego atrybutu społeczeństwa obywatelskiego. Tak? Ingerowanie przez władzę, czy samorządową, prezydenta, czy jakąś inną, w te sektory życia no zawsze budzi wątpliwość, czy wszystko musi być kontrolowane, czy wszystko musi być sterowane. A z drugiej strony, ma pan rację, pewnie weryfikacja jakości szkolenia, ale
tą bym raczej przesunął do środowiska piłkarskiego. Jest Polski Związek Piłki Nożnej. On powinien o to dbać. Ja określając, czy urząd, określając w budżecie, ile zamierza przeznaczyć, określając kryteria, one są udziału w konkursie, one są przejrzyste dla wszystkich, ogólnodostępne. No i jeśli ktoś spełnia te kryteria, to znaczy, że otrzymuje. Tak, więc tak. Ja powiem tak, pewnie byłoby lepiej, gdyby jeszcze trochę więcej na ten sport przeznaczyć i przy okazji może dokonać pewnego uporządkowania. Nie wszystko naraz. Ja przypominam, że jeszcze 2 lata temu mieliśmy kilka drużyn koszykarskich. Dzisiaj mamy wielozespołową organizację. I zobaczyłem, że jest jeden zespół koszykarski, który się jakby złożył ofertę. Dokładnie. Mamy wiele, w tymże klubie, tym stowarzyszeniu jest bardzo wiele działów, oddziałów i młodzieży, i dzieci. Wszystko dobrze, bardzo dobrze funkcjonuje, albo przynajmniej wszystko na to wskazuje, ale to też tak widzą sami w Obrzeszanie, tak? Dokładnie. A w tych 9 klubach piłkarskich to się troszeczkę schodzi. Więc powiedziałbym, że ciągle będziemy na ten temat dyskutować, ciągle będziemy na ten temat, rozmawiać. Natomiast no, ja bym powiedział, że w takim forum dyskusyjnym i wypracowywania jakichś wniosków jest Rada Sportu, w której są wszyscy, do których możemy tylko zaprosić. Kolejny temat, bezpieczeństwo Wałbrzycha. Czy pan posiada taki raport za 2013 rok odnośnie bezpieczeństwa Wałbrzycha? Nie pytam bez powodu, dlatego że Unia Pracy wykonała ankietę wśród Wałbrzyszan i wyszło jej dość niepokojąco, że Wałbrzyszanie nie czują się bezpieczni, a przede wszystkim najmniej bezpiecznie czują się w dzielnicach w pobliżu komisariatów. Jak by pan się do tego odniósł? Nie, myślę, że jak zawsze należy oddzielić statystykę nie wiem, przestępczości. Jestem świeżo po odprawie rocznej w Komendzie Miejskiej Policji z udziałem komendanta wojewódzkiego. Ta statystyka dla Wałbrzycha jest lepsza niż w ubiegłym roku i lepsza jeszcze bardziej niż 2 lata wcześniej. Więc jesteśmy, to mogę powiedzieć zupełnie oficjalnie, jesteśmy jednym z lepszych garnizonów nie tylko w województwie, tylko szerzej patrząc w Polsce. To jest dowód na dobrą pracę policji, co nie znaczy, że nie może być lepiej. A odrębną sprawą jest poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa to jest przede wszystkim złożone odczucie o charakterze, powiedziałbym, trochę pewnej zakresu psychologii społecznej. Zainwestowaliśmy ogromne środki w oświetlenie w śródmieściu Wałbrzycha. Nadal to robimy. Doprowadziliśmy do uporządkowania parku i na przykład gdyby zapytać w Parku Sobieskiego, jak się zmieniło poczucie bezpieczeństwa w Śródmieściu, wszyscy powiedzą, bardzo się zmieniło, tak? Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest pewien proces, który powinien dotyczyć, może inaczej, w szczególności powinien dotyczyć dzielnic problemowych, takich jak Sobięcin, jak Podgórze, trochę Śródmieście, trochę Biały Kamień, Rusinów. No i muszę powiedzieć, że to jest wspólna praca i Straży Miejskiej, służb policyjnych i miasta, jeśli chodzi o infrastrukturę. Z ocen, które my posiadamy, to poczucie bezpieczeństwa właśnie z powodu tej pracy wspólnej jest lepsze, więc wydaje mi się, że to być może są jakieś indywidualne czy bardzo zlokalizowane w określonych miejscach zjawiska. I wyniki tej ankiety. Tak. I na koniec zapytam panie prezydencie o filozofię działania starej kopalni. Tak w kilku zdaniach najprościej tłumacząc Wałbrzyszanom, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działanie, czy to będzie na tyle rentowna instytucja, czy jednak będzie trzeba w niej dopłacę. Znaczy, projekt ten, przypominam, ma charakter projektu z gatunku zachowania dziedzictwa kulturowego poprzemysłowe. Powinna być dotowana. Jest to instytucja kultury, która żadna instytucja kultury na siebie nie jest w stanie zarobić. A jeśli to bardzo, bardzo rzadko, bardzo specyficznych. Kultura pełni ogromną rolę w rozwoju społecznym. To nikt tego chyba nie ma co do tego wątpliwości. Miasto miało do wyboru i również minister pozostawić ruinę w postaci byłej kopalni Torres czy Julia albo w nią zainwestować po to, żeby ożywić tą część miasta, Wałbrzych, region, stworzyć coś,
co w domyśle przyciągnie, takie są plany, tysiące odwiedzających nie tylko z Dolnego Śląska, bo to pewnie za małe środowisko, z Europy, z Polski. I tak będzie. Będzie to niezwykle ciekawe, atrakcyjne miejsce. Zakończenie tego pierwszego etapu, czyli listopad, grudzień tego roku, to będzie właściwie zasadnicza część infrastrukturalna. Budynki, wnętrza, oświetlenie, otoczenie. Natomiast w to jeszcze będziemy systematycznie, powiedziałbym, wdrażać programy ożywienia poszczególnych tych elementów, tak żeby stało się to miejsce, które będzie festiwalem pewnym nauki, festiwalem historii, pewnego rodzaju miejscem nauki, szczególnie młodych pokoleń, jak Zagłębie Wałbrzyskie, jak kopalnia Julia, jak górnicy z tego terenu pracowali, funkcjonowali, bo dla wielu pokoleń kopalnia jest czymś całkowicie mitycznym. Nigdy jej nie widzieli w funkcjonowaniu, a przypominam, że będziemy tam mieli chodniki podziemne, będziemy mieli szyby funkcjonujące, będziemy mieli przesypownie, będziemy mieli również piece, które będą funkcjonowały. Tak, tylko to ma uczyć ludzi. Się ten, czy starczy miasto na dofinansowanie, czy będziemy starali się jednak finansować? No myślę, że ze Skarbu Państwa. Myślę, że będziemy poszukiwać źródeł i ministerialnych, i zewnętrznych, i unijnych, po to, żeby miasto no, nie obciążało się. A imprezy komercyjne, to bym się w ograniczonym stopniu, ponieważ to jest projekt unijny, w ograniczonym stopniu tak, natomiast po okresie pięcioletnim trwałości projektu właściwie będzie ta możliwość komercyjnego wykorzystania pełna. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że moim Państwa gościem był prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szelmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Jacku.